niecałe 900 cm sześciennych pojemności, 105 koni, 90-50 cm, podwyższone zawieszenie i teoretyczny daleki zasięg. Turystyczne, nawet z klasy Adventure według BMW, BMW F900 XR. Cześć, ja jestem Łukasz i motocykl według BMW z klasy Adventure. Adventure typowo asfaltowy, żebyście nie mieli złudzeń, pomimo tego, że to jest podniesione zawieszenie i o ile się nie pomylę, 170 mm skoku z przodu i 172 mm skoku z tyłu, to jest motocykl dedykowany na asfalt. Moim zdaniem, z mojej jazdy tak wynika też, że on najlepiej będzie się czuł na asfalcie, i też wynika to po części z opon, jakie ma zafundowane, bo tutaj są opony typowo szosowe, turystyczne, natomiast typowo szosowe. BMW stworzyło serię F900. Wcześniej mieliśmy tam wcześniejsze już F-ki, nie F-ki i tak dalej. To jest jak gdyby kolejna ewolucja F900R i F900XR. R-ka jest, jak to ładnie nazywa, BMW Roadsterem, czyli zwykłym nakedem. XR-ka ma być turystycznym motocyklem i nawet bardziej motocyklem Adventure, tak jak to kategoryzuje BMW na swojej stronie, bo jest w klasie Adventure. Fajny zawias, który pozwala dobrze prowadzić motocykl. Czujemy, co się dzieje z kołami, czujemy, co się dzieje z oponami tak naprawdę, to mamy dobre sterowanie nad motocyklem, jest pewne w zakręcie. Kiedy położymy motocykl w zakręt, on idzie pewnie. I nie ma takiego pływania, tak jak w niektórych motocyklach wyższych czy na bardziej miękkim zawieszeniu, ten motocykl lubi się zabujać w zakręcie. Tutaj jest przyjemnie, jest stabilnie. Tak naprawdę dopiero drogi trzeciej kategorii są problemem, drugiej kategorii jakoś tam przeżyjemy, natomiast jak mamy równą, ładną drogę, to ten motocykl naprawdę pięknie się kładzie w zakręty i pięknie się w tych zakrętach prowadzi. Też nie jest to zawieszenie za sztywne, nie jest miękkie, ono jest dosyć twarde, dosyć sztywne, ale nie jest za sztywne, nie wybija nam ząb, nie obija nam pośladków i tak dalej, i tak dalej. Jest moim zdaniem dobrze dobrane, troszkę za wysokie, ale dobrze dobrane. Z kolejnych zalet bardzo fajne oświetlenie. Z tego, co dobrze pamiętam, mamy już tu w pełni LED-owe oświetlenie. Nie jestem pewien, czy ten egzemplarz, bo kurczę, no będzie, że jestem słabo przygotowany, ale
Nie mam listy dodatkowego wyposażenia tego motocykla. Jest możliwość za dopłatą, żeby ten motocykl miał doświetlanie zakrętów. Z kolejnych zalet to pozycja. Względem R-ki, bo nie wiem, ci co oglądali test R-ki, ja wam ten test R-ki też podlinkuję, ja bardzo narzekałem na pozycję nóg w R-ce. Ogólnie pozycja mi nie przeszkadzała, natomiast pozycja nóg była dla mnie tragiczna, bolały mnie nogi. I tutaj jest lepiej. Nie ma rewelacji, nie powiedziałbym, że to jest już Bóg wie jak wygodna pozycja, natomiast jest lepiej, nogi mnie tak bardzo nie bolały mnie tak szybko. Pozycja jest od góry jest też wygodna, jest wyprostowana, nie musimy się kłaść na zbiornik, nie dostajemy wszystkiego po kręgosłupie, jest tak bardzo delikatnie pochylona, ale to pochylenie raczej wymuszamy tym, że chcemy mieć luźniejsze ręce, jakbyśmy się wyprostowali tak na wyciągniętych łapkach, to pewnie byłoby całkowicie prosto w kręgosłupie. Ale to też nie zawsze jest dobre. Z kolejnych dobrych rzeczy ABS i kontrola trakcji. Powiem wam tak. Ja uczyłem się jeździć, zresztą tak jak bardzo duża część z was pewnie, uczyłem się jeździć na motocyklach pozbawionych całego tego elektronicznego stafu. I w początkowej fazie, kiedy to wszystko wchodziło, ja byłem bardzo sceptycznie nastawiony. Te pierwsze ABS-y, zresztą jak sami dobrze wiecie, jeżeli mieliście okazję testować motocykle z tymi pierwszymi wersjami ABS, nie były za rewelacyjne. Oczywiście potrafiły uratować dupę, szczególnie jak żeśmy się zagapili, zapomnieli, natomiast to nie były rewelacyjne systemy. I tak samo było z kontrolą trakcji. Natomiast w tym momencie ABS poszedł już tak daleko, że nawet mamy cornering ABS i w tym motocyklu mamy, z tego co dobrze wiem, ABS Pro. Przynajmniej wyświetlacz mi tak ładnie pokazuje, że to jest ABS Pro. I jeżeli się nie pomyliłem, ABS Pro jest ABS-em skrętnym, czyli działającym też w zakręcie. Nie testowałem w zakręcie działania ABS-u, natomiast bardzo usilnie próbowałem, dzięki temu, że mieliśmy tak cudowną pogodę w majówkę, że lało, smutno, brzydko i tak dalej, miałem okazję testować ABS. Znaczy, kurczę, to nie jest tak, że ja miałem okazję go testować, tylko ja chciałem go przetestować, bo w trakcie normalnej jazdy, czyli troszeczkę takiej panikarza, ale w miarę trzymając się okolicy przepisowych prędkości, żeby nie być totalnym zamulaczem, to on mi się ani razu nie włączył, ani ABS, ani kontrola trakcji. Więc zastanawiałem się, na ile ja jadę jako ostatnia pipa, a na ile i tak zachowawczo przyzwyczajony do tego, że mój motocykl nie ma po prostu tych systemów, a na ile te motocykle są tak mało agresywne. I stwierdziłem, że skoro jestem już bliżej domu, już nie mam tak daleko, więc w razie co ściąganie mi z pobocza będzie prostsze, to spróbujemy zmusić te systemy do działania. ABS udało mi się zmusić do działania dopiero w momencie, kiedy tu na wyświetlaczu mamy taką fajną zakładkę pokazującą nam siłę, z jaką hamujemy. O, tam jest opóźnienie w metrach na sekundę. I ostatnio zapisane przed testem, ostatnio zapisane jeszcze z suchej drogi, bo zaczęło padać w międzyczasie, miałem tam 8,5 chyba metra na sekundę. I powiem wam szczerze, ABS udało mi się odpalić raz. Dopiero po przekroczeniu wartości tych 8,5 metra na sekundę i on się odpalił tylko na chwilkę, nie było tak, że on bije ciągle i nie może się zatrzymać, asfalt był mokry, nie to, że były kałuże, był po prostu mokry i był trochę brudny i dalej się bałem. W sensie bałem się próbować mocniej, bo to już wykraczało poza moją percepcję, moje odczucia pewności i tak dosyć spanikowany to robiłem, ale działo bardzo późno. Tym bardziej, że byłem na trybie rain, czyli ten tryb powinien troszeczkę bardziej nas niańczyć. Okazuje się, że bardzo, bardzo dobrze sobie ten ABS poradził. Tak naprawdę poradził sobie tylko przez chwilę i hamulce są po prostu rewelacyjne w tym motocyklu. Podejrzewam, że to, że ABS miał tak mało pracy, poza tym, że został dobrze zaprogramowany, to jest też kwestia tego, że zawieszenie jest dobrze zestrojone, mimo to, że nie ma regulacji i mamy tu genialne opony. Ja byłem w szoku, jak te opony trzymają. Mówię, było 7 stopni, deszcz, bardzo mocno.
wieje. I okazuje się, że one trzymają rewelacyjnie. Tu są na pierwszy montaż były są założone, nie były, bo są nadal Micheliny Road 5 GT 2CT+. Dłużej się nie dało ich nazwać, ale są rewelacyjne. ABS, już Wam powiedziałem, że jest rewelacyjny i go uwielbiam. Nie wiem, jak by działał ABS zwykły. Grunt gruntem, że do wyposażenia Pro w tym motocyklu naprawdę jest warto dopłacić. Kontrola trakcji. Ten sam odcinek, gdzie testowałem ABS. A właśnie, ABS udało mi się dopiero w głupiej sytuacji zmusić do działania, kiedy po gwałtownym odkręceniu gazu, gwałtownie wcisnąłem hamulec. Tak się nie robi, ale wtedy mi się udało go zmusić do działania. Dopiero wtedy. Kontrola trakcji. Co prawda nie zmieniałem mapy z deszczowej na inną, więc może być to też nie do końca tak, że ona jest aż tak genialna. Natomiast dopiero po skurczu łokcia i to takim bardzo gwałtownym udało mi się zerwać przyczepność tylnego koła, co dopiero po może delikatnie obciąłem noc, dopiero było widać na wyświetlaczu, bo też pokazuje procentowy udział kontroli trakcji w przyspieszaniu. Motocykl też posiada mapy zapłonu. I są dostępne 4. Tylko pamiętajcie, że jest to wyposażenie w wersji Pro. I kurczę, czytałem niejednokrotnie stronę BMW i o ile dobrze zrozumiałem, w podstawie są 2. Jest Rain i jest Road. Dopłacając do wersji Pro, jeżeli chodzi o tą elektronikę, dostajemy tryb Dynamic i Dynamic Pro. I powiem Wam szczerze tak, tryb Rain bardzo fajnie, bardzo łagodnie działa, z bardzo dużym opóźnieniem, nie ma takich, nie jest tak bezpośredni ten roll gas i on działa bardzo fajnie. Opcja Road jest trochę mocniej, ale nie najmocniej. Kolejna wersja to jest wersja Dynamic. I powiem Wam szczerze, że dla mnie wywaliłbym w ogóle opcję Road, zostawiłbym opcję Dynamic i opcję Rain. Plus ten Dynamic Pro dla osób, które chcą się grzebać w ustawieniach. Tych ustawień nie ma dużo, ale tryb Dynamic Pro pozwala nam na ustawienie siły działania ABS-u, siły działania kontroli trakcji. Z tego, co wyczytałem z komputera pokładowego, również pozwala nam wtedy na unoszenie koła przedniego do góry. Nie będzie nas kastrował. I na reakcję na gaz, czyli jak działa roll gas. To nie jest dużo opcji, natomiast w razie co w wersji Pro one są dostępne. Co jeszcze z zalet? Sterowane elektronicznie tylne zawieszenie. Możemy ustawiać typ Road i typ Dynamic. Chciałem zmienić ilość pasażerów i mi się nie udało, bo nie wiem, czy ktoś wcześniej jeździł, czy motocykl jest nadwrażliwy i moją masę potraktował jako 2 osoby. Był ustawiony na 2 osoby. Skrzynia biegów bardzo fajna, bardzo precyzyjna. Z quick shifterem właśnie. Quick shifter jest w górę i w dół, co powoduje pewne problemy, ale do tego postaram się przy przewadach i o tym nie zapomnieć. No, tak poza tym to skrzynia działa naprawdę dobrze. Biegi wchodzą właściwe, bardzo rzadko, bo bardzo rzadko na zatrzymaniu się, jak stoimy i czekamy, nie wiem, aż tam się światło zmieni czy coś. Są problemy ze znalezieniem luzu, natomiast można to trochę, podejrzewam, zwalić na garb tego, że motocykl jest jeszcze na dotarciu, bo znaczy trzeba było go szukać, może nie tyle co nie złapać. Kolejna bardzo dobra rzecz, hamulce. Dobra, połowicznie hamulce, bo przednie hamulce są rewelacyjne, są genialne, są dobrze dozowalne, są silne, dają odpowiedni opór w ręku, nie mamy takiego wrażenia, że takie jakbyśmy ciasto złapali. I za pierwszym razem się ich trochę przestraszyłem, bo już zapomniałem. Bo to są te same hamulce, co są w R-ce. W ogóle to jest bardzo dużo wspólnych rzeczy z R-ką. I zapomniałem, że one są aż tak silne. Schamowałem i tak mówię, kurde, tak jest grubo. I naprawdę są rewelacyjne. Ani razu nie miałem czegoś takiego, żeby mi się, nie wiem, spompowały czy coś takiego. Zresztą no, w standardzie jest stalowy oplot. I naprawdę bardzo dobre, bardzo dobrze dozowalne hamulce.
Bardzo zadowalający dla mnie osobiście jest dźwięk tego motocykla. Tutaj macie fabryczną puchę i cała ekologia, znaczy nie wiem na ile cała ekologia, ale bardzo dużo ekologii jest ładnie schowane pod motocyklem. I to jest super, bo dzięki temu nie mamy takiej olbrzymiej landary, tylko ten mamy taki ładny, skromny wydeszek, który dodatkowo brzmi ładnie, jak naprawdę fabryczny na fabryczny wydech brzmi ładnie. To jest ten sam wydech co w RC, no bo silnik jest też ten sam. No dobra, to nie kwalifikuje, że wydech ma być ten sam, ale to jest ten sam silnik co w RC i wydech jest ten sam co w RC i po prostu ja jestem w tym dźwięku, jeżeli chodzi o fabryczny wydech, ja w tym dźwięku jestem osobiście zauroczony, zakochany troszeczkę jeszcze nie. Inny motocykl to spowodował, że jestem zakochany w dźwięku fabrycznym, ale jego też znajdziecie tu. Ten dźwięk jest po prostu dla mnie super. Nawet niekoniecznie musiałbym zmieniać wydech. Chociaż z tego, co mam usłyszane plotki, ma być dostępna testówka z pełnym układem jakimś. I postaram się, aby BMW udostępniło mi ten motocykl i postaram się nagrać, i tu Wam wrzucę, jeżeli mi się uda, jeżeli mi się nie uda, to trudno, onboard z tego motocykla. Z tego motocykla, tylko z głośniejszym wydechem. Bo podejrzewam, że może pozamiatać, skoro fabryczny tak dumnie i tak dobrze brzmi. Wyświetlacz, mogę Wam powiedzieć, że jest bardzo fajny. To jest też kolejny bliźniaczy element z R-ką. Trochę jest pozmieniany. Tutaj przede wszystkim nie ma tego trybu torowego. Jest tryb sportowy, czyli pokazujący nam przechylenia, udział kontroli trakcji, udział ABS-u, natomiast nie ma tego z lap timerem i tym podobnymi rzeczami, no jak gdyby ten jest mniej dedykowany do takiego świrowania. I to jest fajny, czytelny wyświetlacz, są wszystkie informacje, które powinny być. Szczerze, naprawdę nie mogę mu nic zarzucić, może poza tym, że menu jest trochę upierdliwe. Udało mi się go tym razem połączyć z telefonem, może dlatego, że w końcu mam nowszy telefon. I można sobie nawigację wrzucić, chociaż mi osobiście ta nawigacja, co tutaj jest, nie do końca odpowiada. Zadziała mi tylko i wyłącznie z aplikacją BMW na telefonie i nie do końca mi się to rozwiązanie podoba, ponieważ ja jestem przyzwyczajony do map Google'a, ewentualnie do Janosika. Dobra, wiem, wymagam dużo, żeby Janosik działał, ale do map google'owskich i chciałbym, żeby one działały, natomiast sposób wyświetlania komunikatów. To tak jakbyśmy mieli otwartego roadbooka. Ten, kto jeździł w rajdach na orientację, wie, co mam na myśli. Mamy strzałkę i za ile metrów mamy gdzie skręcić. I tyle. Nie mamy mapy, więc to wymaga przyzwyczajenia. Natomiast jest na pewno fajną opcją, że nie musimy mieć dodatkowo zamontowanego telefonu, żeby mieć nawigację. Natomiast parowanie tego wszystkiego jeszcze dodatkowo z interkomem jest trochę skomplikowane. Na pewno, jeżeli to motocykl będzie wasz, w sensie kupicie sobie tego typu motocykl, to robicie to raz i macie z głowy, tak? Dopiero później się tym zajmujecie, jak zmienicie telefon, motocykl czy cokolwiek, czy interkom. Natomiast ja po prostu poddałem się po nawigacji. Mam też dla Was nagranie, jak to wygląda. I irytująca rzecz bardzo na motocyklu, wyświetla znaki z ograniczeniami prędkości. I bije nimi po oczach. I tak. No niby dobrze, bo czasami się rzeczywiście człowiek zagapi, już wpadłem zabudowany czy nie, szczególnie jak przez jakieś wiochy lecimy. Ale ja jestem nadwrażliwy na ograniczenia. Więc to taka mała dygresja, tak, że biją po oczach znaki. Ogólnie wyświetlacz jest naprawdę spoko, ma sporo funkcji, natomiast to menu jest troszeczkę zagmatwane. Ale do przeżycia, do przyzwyczajenia. Dodatkowo na wyświetlaczu mamy tak fajnie to wszystko zaprogramowane, że wszystkie rzeczy są nam wyświetlane komunikatami, których nie da się przeoczyć, bo ekran ma całą żółtą planszę. Tak jak tutaj w tym egzemplarzu są na przykład czujniki ciśnienia w oponach, kiedy ciśnienie w oponie spadło, coś gdzieś tam tak się wydarzyło, to duży komunikat, że wartość graniczna dla bezpieczeństwa i tak dalej, zjedź i dopompuj koło. Dla mnie bomba. Tak samo jest z rezerwą, ten komunikat jest naprawdę duży i znaczący. Nie da się go przeoczyć. Tyle Wam opowiadam o zaletach, o super rzeczach, a nie powiedziałem o jednej z najważniejszych rzeczy w tym motocyklu, czyli o silniku. I teraz tak, ci, którzy oglądali mój test F900R, wiedzą, że temu silnikowi się trochę dostało po łbie za bycie trochę
nudnym i trochę zbyt przewidywalnym. I tu jest ten sam silnik, z tą samą mocą, z tym samym momentem. Jest dokładnie ten sam. I mam wrażenie, że w tym motocyklu on jest trochę bardziej agresywny. Nie nazwałbym go od razu dzikiem, szczególnie na trybie pro, jak sobie ustawiłem wszystko na mach. Jest fajnie. Natomiast zastanawiam się, na ile tutaj jest kwestia tego, że on troszeczkę jest bardziej miękki, jeżeli chodzi o zawieszenie od R-ki. Jak cofam się pamięcią, że R-ka była sztywniejsza, jeżeli chodzi o zawieszenie i być może to też potęguje więcej ruchu tego motocykla w trakcie przyspieszenia. Może być to też kwestia tego, że chwilę przed tym motocyklem oddałem GS-a 310. On mnie nauczył bardzo silnego traktowania gazu. Ja byłem wychowywany na motocykle, gdzie gazu się silnie nie traktowało, bo to z reguły oznaczało taniec. I mam wrażenie, że tutaj ten silnik jest troszeczkę bardziej agresywny, sprawia bardziej agresywne odczucie. Natomiast jest nadal silnikiem bezpiecznym, w sensie nie mamy takiego wrażenia, że on chce nas zabić, tylko jest taki jest przewidywalny. I to jest w motocyklu turystycznym jest fajne. I powiem wam w ten sposób, że gdyby te odczucia, co mam na XR-ce dać do R-ki, która jest motocyklem bardziej do szaleństw, do wygłupów i tym podobne rzeczy, to byłbym bardziej zadowolony z R-ki. Kolejna rzecz, którą bardzo chciałbym pochwalić i być może niektórym wyda się to dziwne, ale ci, co oglądali moje testy motocykli turystycznych, być może będą w stanie mnie zrozumieć. Bardzo mi się podoba owiewka i nie chodzi tylko i wyłącznie o design, ale chodzi o jej działanie, bo ona działa bardzo dobrze. Do prędkości dopuszczalnych w naszym kraju nie czułem łopotania kaskiem, walenia po kasku, coś, co po prostu mnie dobijało w niektórych motocyklach, które testowałem, i to było straszne, bo one miały olbrzymie szyby. Całkowicie nie wiem po co, tym bardziej, że to nie były motocykle stworzone do grzania 200 km na godzinę, żeby nam był potrzebny kiosk przed nami. Zresztą do ogrzania 200 km na godzinę i dobrej ochrony przed wiatrem są motocykle sportowe. Stricte motocykle sportowe. Bardzo fajnie ona działała. Możemy sobie dodatkowo jednym ruchem ręki hic, podnieść szybkę. Prawda, że pięknie? No dobra, może nie aż tak pięknie jak z opuszczoną, ale fajnie, że robi się to jedną ręką. Da się to robić w czasie jazdy. Nie ma opcji pośrodku, ale nie przesadzajmy, to nie jest aż tak duża szyba. I pewnie są jakieś akcesoryjne, ogromne szyby, natomiast mi z tą szybą jeździło się super. Nie waliło mnie po kasku, czułem napór wiatru, co przy tej pogodzie może niekoniecznie było dobre, ale jednak pogoda była losowa w czasie testu, więc nie ma na to wpływu, natomiast na co dzień i tak byśmy jeździli bardziej w ciepłych warunkach. Dobra, ja bym jeździł w bardziej ciepłych warunkach. Więc jak dla mnie in plus, dodatkowo in plus dla mnie wygląd całego motocykla. Jest agresywny, jest dynamiczny, wszystko jest, jak dla mnie, w najlepszym porządku. I teraz przechodząc do wad. Podniesione zawieszenie. Na jaki grzmot? Ja sobie nawet zajrzę w swoją ściągawkę, żeby wam powiedzieć, o ile to jest podniesione zawieszenie, bo sobie zrobiłem notatki. W RC było 135 na 142, czyli 135 z przodu, 142, a tutaj jest 170 z przodu i 172 z tyłu. Po co? Tym bardziej zapytam, po co, skoro motocykl ma kanapę wyżej tylko o 10 mm, jeżeli chodzi o fabryczne jej ustawienie. Już w RC ta kanapa była naprawdę wysoko. Tu jest niby tylko 10 mm wyżej, ale po co aż tak zwiększać skok tego zawieszenia? Ono nie jest dużo bardziej komfortowe niż to, które było w RC. I dodatkowo nie ma, jak już narzekam na zawieszenie, nie ma regulacji. Naprawdę nie wiem po co, ale okej, tak zrobili. Mi się ten zabieg nie podoba. Jako wadę będę wymieniał też brak regulacji zawieszenia z przodu, skoro mamy tył regulowany w jakiś tam sposób, przynajmniej tym elektronicznym,
cudakiem to chociaż manualną regulację moglibyśmy do z przodu dostać. Kolejna rzecz, na którą będę narzekał, to są hamulce tylne. Dźwignia hamulca tylnego wpada, jakby tam nie było nic, żadnego oporu, nic takiego. Nie jestem nawet pewien, czy dobrze hamuje, bo nie czuję tego w bucie motocykla, a to jest but, kurde, typu miejskiego Adidasek, taki, kurde, motocyklowy, nie czuć nic. Przykro mi, nie działa, jest do dupy. Wada, jeżeli chodzi o quick shifter. Wady postaram się wam tak szybko wymienić, żeby je wystrzelać jak z karabinu. Quick shifter. Na wolnych obrotach szarpie, na wysokich jest gładko. I jeżeli chodzi o quick shifter w RC, on działał identycznie i nie podobało mi się to zachowanie. Gdzie tutaj na wysokich obrotach super, że on działa płynnie, w RC chciałbym, żeby działał bardziej agresywnie, to na niskich obrotach w motocyklu turystycznym moim zdaniem powinien działać również płynnie i łagodnie, a nie szarpać i podrzucać motocykl. Podrzucać przesadzam oczywiście, ale nie szarpać motocyklem. Motocykl turystyczny i kanapa na odpowiedniej wysokości. Znaczy, trochę nieodpowiedniej, bo jest troszeczkę za wysoki, ale to jest wina wzrostu mojego. Jest dużo kanap do wyboru, jest też możliwość obniżenia motocykla na zawieszeniu. Ale nie są to jakieś horrendalne wartości, więc to nie jest tak, że sobie obniżymy do wartości takiej jak ma RK. Można obniżyć zawieszenie o 2 cm. I dużo, i niedużo, ale powiem wam szczerze, że te 2 cm mogłyby już trochę zmienić, natomiast nadal będzie to więcej niż ma RK. Jest też kilka wysokości kanapy, więc tutaj myślę, że każdy, jeżeli chodzi o osoby wysokie, znajdzie coś dla siebie. Osoby niskie też sobie poradzą, jeżeli będą dla siebie konfigurować ten motocykl. Natomiast fabryczna kanapa, tam gdzie w RC powiedziałem, że ta kanapa jest wygodna, część z tego co pamiętam była tam wygodna, to weźmy pod uwagę to, że w RC dużo dynamiczniej poruszamy się na motocyklu. Z racji tego, że RK jest motocyklem typowo miejskim, wykorzystując ją zgodnie z przeznaczeniem, dużo częściej się zatrzymujemy, ten tyłek nam troszeczkę odpoczywa. Tutaj, jeżeli pojedziemy sobie w trasę, wybaczcie moi drodzy za słownictwo, ale dupa boli i to boli dosyć szybko. Ja nawet dzisiaj zrobiłem, nie wiem, ze 150 km i masakra. Naprawdę, to nie jest kanapa turystyczna, to jest kanapa do motocykla typu naked, takiego włóczenia się po mieście. Tam bym wtedy aż tak mocno na to nie narzekał, natomiast bolą po prostu pośladki. Być może za duże obciążenie jest na pośladki nałożone, natomiast są motocykle, w których to zjawisko nie występowało. Tutaj występowało i występuje dosyć silnie. Więc ta kanapa jest do przebudowania, jeżeli marzymy o turystyce tym motocyklem. Kolejna turystyczna rzecz. Zbiornik paliwa. 15,5 litra. Czy to dużo, czy nie dużo? Jak powiedział pewien mądry człowiek, to wszystko zależy. I w tym wypadku, gdybyśmy przyjęli za pewnik spalanie ze strony producenta, które jest podawane według jakiejś tam normy, 4 z haczykiem i to niedużym, tam jest chyba 4,2, to 15,5 litra zbiornik, jak sobie tak szybko policzymy, to na ile nam powinien starczyć? Na 300 km lekkim piardem? No i jeszcze trochę zostanie. Czyli myślę, że taki realny byśmy mieli w okolicy 350 km zasięgu. Niestety spalanie realne tego motocykla, mimo to, że motocykl nie był katowany, nie był chłostany, bo po pierwsze to nie jest mój tryb jazdy, a po drugie staram się, kiedy motocykle są na dotarciu, rzadko zmuszać się do ekstremalnych obciążeń, ponieważ chcę, żeby te testówki służyły jak najlepiej, jak najdłużej. Wiem, tłumaczę się i bla, bla, bla i jedzie mi tu czołg. Bierzecie w co chcecie, ja natomiast staram się o testówki dbać. I niestety to spalanie ma się nijak. Wiem, że można by było zwalić, że no, silnik jest na dotarciu. Ale czy 2,5 litra różnicy w spalaniu na 100 km od tego, co podaje producent, to jest to, co można zwalić na dotarcie? Czy raczej na to, że
było to podawane w jakichś strasznie ekstremalnych warunkach, ekstremalnej oszczędności. Tutaj dodatkowo mamy jeszcze ekoniańkę, która nam pokazuje, że powinniśmy zapiąć wyższy bieg. Jest, na szczęście nie jest mocno widoczna, bo z jej podejściem, gdyby była mocniej widoczna, byłaby strasznym upierdliwcem, bo każe nam zmieniać biegi wtedy, kiedy motocyklem jeszcze trzęsie w trakcie przyspieszania. Bo trochę nim trzęsie, ale tylko na niskich obrotach, a później jest bardzo przyjemny i z wibracjami nie ma problemu. Właśnie, do zalet zapomniałem wam powiedzieć, motocykl bardzo niewiele wibruje, pomimo tego, że ma dwa cylindry, to bardzo ładnie udało się to BMW zaprojektować, że nie wibruje. Podnóżki. Są lepiej ustawione niż w RC. Ja w RC wręcz z dramatu płakałem. Tam mnie strasznie bolały nogi, były dla mnie na niewłaściwej wysokości, niby były sportowo ustawione pod głębokie złożenia, ale bez przesady. Natomiast tutaj podnóżki są troszeczkę niżej, to nie są duże wartości, one są troszeczkę niżej i są troszeczkę wysunięte do przodu. Natomiast to poprawiam dosyć w znaczącym stopniu pozycję za kierownicą, szczególnie pozycję nóg i jeżeli o to chodzi, jest dużo wygodniej niż w RC. Natomiast psuje to moment, kiedy musimy się zatrzymać. W moim wypadku bardzo ciężko było znaleźć taki moment, kiedy się zatrzymywałem i nie wbijałem sobie podnóżków w łydki. To boli, uwierzcie mi na słowo. Kolejna wada jest taka sama jak w RC. To jest ten dynks do obsługi menu, to kółeczko. Tu już w znacząco mniejszym stopniu, natomiast nadal zdarzało mi się, kiedy miałem chęć sięgnąć po kierunkowskaz, że coś sobie w menu przestawiałem. Rzecz, która nie do końca jest zaletą i nie do końca też jest wadą. Więc staram się tak mniej więcej pomiędzy. To jest waga. I teraz tak, motocykl waży 219 kg gotowy do jazdy. I niektórzy z was powiedzą, że to jest dużo. Jak dla mnie nie jest to jakoś szczególnie dużo. I niektórzy powiedzą, że to jest mało, niektórzy powiedzą, że to jest dużo. Dużo to będzie dla tych, co jeździ motocyklami lekkimi. Mało to będzie dla tych, co jeździ motocyklami ciężkimi. Wszystko zależy od podejścia. Natomiast jeździłem wieloma typami motocykli, wieloma różnymi wagami motocykli i powiem wam, że tam, gdzie przy manewrowaniu parkingowym czy wolnych jakichś manewrach ta waga ma znaczenie, tak tutaj ta waga rzeczywiście troszeczkę utrudnia manewrowanie, szczególnie, że motocykl jest trochę wyższy, nie wiem, jakieś wycofanie na nogach czy takie powolne przerzucenie między samochodami na parkingu, to potrafi być problematyczne. Natomiast motocykl jest bardziej nastawiony na turystykę. Warto o tym pamiętać i on z założenia nie ma być przepychany zbyt często, tylko ma być zazwyczaj jeżdżony, jeżdżący. I teraz tak, ta masa bardzo pomaga utrzymać stabilność. Jeżdżąc motocyklami lekkimi, tak jak wam powiedziałem wcześniej w trakcie filmu, przed tym motocyklem oddałem GSA 310 i uwierzcie mi, że tam te wiatry, które męczyły nas w majówkę, były dramatem. Tam była walka o życie, tutaj było to w dużo mniejszym stopniu odczuwalne i ten motocykl sprawiał poczucie dużo bezpieczniejszego, że dużo trudniej będzie mnie zrzucić z drogi. Oczywiście bywały takie porywy, że mało nie ściągało mnie z drogi, ale podejrzewam, że GSM już bym w polu leżał. No dobra, no. Ja wiem, że przesadzam, ale naprawdę ta waga potrafi pomóc, więc są miejsca, gdzie waga będzie przeszkodą, są miejsca, gdzie waga będzie zaletą i uwierzcie mi, że tym motocyklem wystarczy ruszyć, nabrać te pierwszych 5-10 km na godzinę i wagę przestajemy czuć. W korku, jak się przeciskamy, przestajemy czuć w korku, co najwyżej można nam przeszkadzać to, że grunt jest za daleko. Dlatego polecam stawać tym motocyklem w kolejnie, a nie na szczycie kolejny. Mimo wszystko może się okazać to
pomocne. Rzeczy, o których okazują się pomocne, a są w wyposażeniu dodatkowym, tak jak w motocyklach typu R-ka, czy typu ogólnie miejskie, niekiedy system Keyless uważam trochę za przerost formy nad treścią, to tutaj w tym motocyklu ten system rzeczywiście ma sens, bo wyobraźcie sobie sytuację taką. Jest zimno, pada deszcz, wieje, więc założyliście wszystko, co mogliście, żeby było Wam względnie komfortowo termicznie. Względnie mam na myśli, nie dojeżdżacie sini, z sinym ciałem na miejsce. I zapakowaliście do wewnętrznej kieszeni kurtki kluczyki. Bo akurat odchodziliście od motocykla i tam rzeczywiście, żeby było bezpiecznie. Więc musicie zdjąć przeciwdeszczówkę. Musicie rozpiąć kurtkę, musicie rozpiąć podpinkę, musicie rozpiąć membranę i wyciągnąć kluczyk. Do tego jeszcze macie plecak, który jest pospinany tutaj. Szlak jasny może człowieka trafić, w tym momencie keyless, po prostu podchodzisz, ściskasz guzik, jedziesz. Okej, słuchajcie moi drodzy, bardzo krótkie i treściwe podsumowanie. Bardzo przyjemny silnik, natomiast nie niebezpieczny silnik. Z zarąbistymi hamulcami, ze spoko zawieszeniem, tylko niepotrzebnie za wysokim, z niewygodną kanapą, za małym zbiornikiem przy tym spalaniu. Ogólnie, jak dla mnie, git, tylko do poprawy. Ogólnie motocykl nadawałby się do turystyki, gdyby wyeliminować mu dwie rzeczy. Jedna będzie bardzo prosta, trochę będzie kosztować, ale będzie bardzo prosta. To jest eliminacja kanapy. W sensie nie to, że jeździmy bez, tylko przeszycie, przebudowanie, przerobienie, wymiana, niepotrzebne skreślić na wygodniejszą, na bardziej miękką, bardziej pieszczącą nasze pośladki. A druga rzecz będzie trudna w realizacji. To jest zbiornik paliwa, który jest po prostu zwyczajnie za mały przy realnym spalaniu, bo realne spalanie podchodzące pod 7 litrów, ponad 6,5 litra, kontra 4,2 ze strony producenta, to jest przy zbiorniku 15,5 litra niestety za dużo i bardzo mocno ogranicza nam to zasięg. No ja bym sobie go spróbował zrobić tak, żeby miał niższe zawieszenie, ale to ja, bo dla mnie naprawdę jest po co. Po co te motocykle są dźwigane do góry, wytłumaczcie mi to, błagam, jeżeli ktoś ma na ten temat jakiś pomysł, jakąś wiedzę, może jestem niedouczony, może jestem niedoinformowany. Po co jest ten zabieg? Po co się wyciąga na siłę zawieszenia w motocyklach? Po co? Dobrze, teraz tak. Jedna z ważnych rzeczy przy tego typu pojazdach to będzie cena. Motocykl zaczyna się, jego wycena zaczyna się tak naprawdę od 50 300 zł. I w standardzie, posłużę się ściągawką, nie nauczyłem się na pamięć, przepraszam, otrzymujemy kolorowy wyświetlacz, reflektory LED, światło mijania drogowe, kierunkowskazy diodowe, kontrolę trakcji, dwa tryby jazdy, czyli to, co Wam wcześniej wspominałem, dźwignię hamulca ręcznego, dźwignię sprzęgła z regulacją. Właśnie, o tym Wam zapomniałem, ale jest. I to fajnie, bo nie wszystkie motocykle, nawet droższe, to mają. Motocykl ma też gniazdko 12-woltowe. Tu jest kitrane. Później mam nadzieję, że nie zapomnę zrobić Wam zdjęcia tego gniazdka. To jest gniazdko BMW, więc zwykła zapalniczka nie wchodzi. Dobrze mówię? Nie, no tu nie ma siły, żeby weszło zwykłe. I regulowaną owiewkę, czyli ten dyngsik tutaj. Za dopłatą, jako do wyposażenie dodatkowe, możemy mieć doświetlanie zakrętów, tryby jazdy pro, czyli ABS-y, kontrolę trakcji, tam ten tryb Dynamic Pro z regulacjami itd., itd., itd. Dynamiczne zawieszenie tylne, czyli to regulowane. Uchwyty kufra, które akurat tutaj są założone, więc możecie sobie zobaczyć, tam są. Stojak główny, w sensie centralka, jest, proszę bardzo, nawet założony tutaj. Keyless Ride jest tutaj. Czekajcie. Pochwalę się, że mam Keyless Ride'a w kieszeni, o. I teraz robimy sobie taki myk, poczekajcie, Keyless Ride. Inteligentne połączenie alarmowe, coś czego nie ma, no i możemy obniżyć.
obniżyć zawias wyposażenia dodatkowego. No i tutaj tu jest jeszcze jakaś wysokoobiewka typu sport, jakieś wersje kanapy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie motocykl możemy sobie doposażyć. Zaczyna się od 50-300, a co dorzucimy, to już nasza wolna wola. Tu jest kluczyk, nie? No, za daleko jest, widzicie? Nie można odejść za daleko. W ogóle zrobiliśmy test. Od kluczyka można odjechać, ale jak się zgasi silnik, to już się go ponownie nie odpali. I mamy tu kluczyk. Działa. Nie będę za bardzo dudnił, bo nie chcę nas mrodzić. I tak to działa. Mrygniesz coś? O, mrygnął do mnie. Mrygnął. No. Nie wiem, co zrobiłem, ale mrygnął. Może ma jakiś alarm czy coś. Grunt gruntem, motocykl dobry, godny nawet bym powiedział tego, żebyście się nim przejechali. I przyjemnie go wspominam, natomiast bardzo się cieszę, że nie pojechałem nim jednak na Mazury. Bo jeżeli bym nim pojechał, moja opinia, podejrzewam, nie byłaby tak przychylna, bo bardzo dużo jego zalet przysłoniłaby mi niestety kanapa, na którą będę narzekał. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że nie wyszło znów zbyt długo, ale dziękuję wam bardzo za to, że tym, którzy wytrwali do końca, za to, że tutaj jesteście, zapraszam was do dyskusji w komentarzach. Mam nadzieję, że może ktoś z was będzie mi w stanie powiedzieć, czemu tak dużo motocykli teraz jest na podwyższonym zawieszeniu, a nie na fajnym, normalnym, niskim, znaczy normalnym dla mnie. I tyle. Więc dziękuję tym, co dotrwali. Mam nadzieję, że wam film się spodobał, że nie był za długi, chociaż był długi, bo w końcu to kanał filozofujący o motocyklach, a nie sprintem o motocyklach, więc moi drodzy, do zobaczenia przy kolejnym teście. Ja jutro oddaję tego przerośniętego grzmota, nie nazwę go grubaskiem, bo to byłaby obelga jednak dla niego, a ta waga w jego wypadku ma sens. Odbieram kolejny motocykl. I do zobaczenia na kolejnym teście. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć. Turututu. Ale on nie czuły. O, czuły.